Zróbmy coś nielogicznego. Na pewno bym nie poszedł tu. Tu jeszcze nie byłem. Całkowicie nowe miejsce. Niestety musiałem porzucić dwie osoby w drodze. Kiedyś dotrę. O, jestem coraz dalej. Jest dobrze. Porzuciłem niestety Martę. Gdzieś? W tym gąszczu. Zgubiłam jej. Tu jestem. Nigdzie teraz. Matko jedyna. Ale się nie wracam, bo pomogę jej z góry. To jest masakra. To nie może być prawda. Gdzieś tu musi być wyjście. Mi się wydaje, że ten labirynt cały co chwilę się zmienia, tak. I co chwilę jestem w innym miejscu. Ała! O rany boskie, jakie to jest duże. Oni nigdy stąd nie wyjdą. Nie ma szans. O nie, strafiłem w ślepy zaułek. Za każdym razem się mi wydaje, że już jestem, że już prawie, ale nie. Znalazłem wyjście. Teraz czekamy na Krzysia i Martę. Teraz ich tu gdzieś wypatrzę z góry. Gdzie oni są? Martuś! Ty dalej tam jesteś? Jesteś? Marta jest dalej tam na początku. Chodź, ja ci będę mówił. Idź w tamtą stronę i zawracaj. Masakra to jest. Przed sekundą. Teraz tu, tu, tu. Tu. Tam prosto, tam, tam, tam. No nie, nie tam, tam. Do samego końca i w lewo. Cześć, kochanie. Który z nas wpadł na ten fantastyczny pomysł, aby iść do labiryntu i będzie tak fajnie? I nie będzie mapki. I nie będzie mapki, a jedyny kto znalazł mapkę, to był jakimś cudem pierwszy na górze. Ja nie znam mapy. Masz telefon? Nagrywałem całą drogę. Miałeś mapę w plecaku labiryntu. Ja mam mózg. W pewnym momencie miałam atak paniki. No bo ty cały czas w tamtym miejscu. Ja nie mogłam stamtąd wyjść. No. Ja tylko czekałam, aż zobaczę was na balkonie i mnie ktoś podprowadzi. Otwórz mi. Matko jedyna. Ale to było fajne. To było fajne, bo mi się mózg zlasował. Ja już parę razy myślałem, że nie wyjdę. Że będziemy dzwonić po pomoc. Ja wyszłam wyjściem. Znalazłam wyjście drugi raz. Tak? Nawet byś nie zadzwonił, bo Marta ma wszystkie telefony. No tak, bym musiał kogoś prosić o bułkę. Ale cały czas mijałam te same twarze i za każdym razem jak mijałam tą twarz, no, tą samą, to widziałam większą panikę w oczach. Teraz możesz zobaczyć, jak to wygląda. No. Duże tu jest! No. Ile kilometrów myśmy zrobili? No. Cały czas chodziliśmy tylko tutaj. A wyście cały czas tutaj byli, no, tu w tym kawałku. Ja nie mogłam z niego wyjść. A ty błądziłeś po tych dalszych kawałkach? Ja później, ja tutaj się zgubiłem parę razy, później tam się zgubiłem. Okej, okay. Dobrze. Idziemy dalej. Cześć! Skończyliśmy. Mieliśmy jeszcze iść do warowni, ale już... Marta nie może. Tak, zwalamy to wszystko na Martę. To nie my jesteśmy cieńcy. Zobaczyła, no ja bym tam chciał zobaczyć. To chodź. Tak, obiecasz mi jedzenie. Obiecuję ci pyszne jedzenie. Więc jednak zmiana planów. Idziemy jeszcze do warowni. Tak. A tam ludzie śpią. Ej, no chciałam zrobić. Nie bójcie ich. A, biga. Okay. Nikt tego nie zrozumie. Nie. No to Martuś, próbuj. Dzień dobry. Ale kierowałem się na zabawkowy. To nic, tam na pewno ktoś był. Musisz mocniej naciągnąć. No. I do prawego pasa. Jeszcze. Jeszcze mocniej. No. A, no widzisz? Okej. Okay. To strasznie mocno trzeba. Pięknie, Martuś. Widzisz, jaki postęp dawaj, robisz? Spróbuj. Gdzie trafił? Zaraz nad tobą, zaraz bro. Zaraz obok mnie, no. A, no. A jednak Krzysiu ma mocniej siedzący. Próbujesz ty, Krzyś? No, spróbuję sobie. No. Uuu. No, zaraz ten.
awatary z was są po prostu. Fajny ten łuk. No. Powiem ci, że taki ładny. Mógłbyś ten łowić. Jakby mi ktoś ładował, to bym mógł bronić. Dziękuję bardzo. Fajnie. Okej, chodźmy do groty. Ej, ona powiedziała, żeby uważać, bo na rękę... No, bo może przeszczepać. Na moją rękę. O ty! Czy ty zagwalnąłeś? Wszystkie trzy sobie strzeliłaś? Ja mam taką... jakoś czarną... Aha, wygina ci się ręka. Skończyliśmy. Wracamy do domu. Wszyscy wykończeni. Jak się czujecie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Poczuwam. Nikt nie jest wykończony. To, no wykończone, to strasznie się jest wykończone, ale było fajnie. Też mi się podobało, fajnie było. Fajne było to, na czym byłem z Krzysiem, takie... Na pewno fajne było to z tą wodą. Ale przyjedziemy tu jeszcze kiedyś, wtedy skorzystamy z większej ilości rzeczy, jak Martusia będzie mogła. Tak, jak już będę cisła wózek, a nie siebie. Bo i tak dużo dała radę. A teraz bardzo przepraszam, ale musimy włączyć klimatyzację na full, bo się ze mnie leje jak po prostu, wiesz, ten gejzerek, który my mijali chwilę temu. Wyglądam właśnie tak, a przynajmniej tak się czuję. Chłopaki właśnie przepakowują drewno z miejsca jednego na miejsce drugie, a ja zabieram się za mycie okna, ponieważ nie nienawidzę siedzieć bezczynnie, a u Mikołaja okno jest tak brudne, że to jest tragedia, bo nie myłam go ze względu na to, że myśleliśmy, że będziemy malować. Ostatecznie żeśmy nie malowali. Zostawiamy to na razie tak, jak będzie, jak młody podrośnie, to wtedy będziemy coś tam kombinować. Na razie po prostu nie ma na to czasu, szczerze mówiąc. A biały pokój też będzie spoko, tam będą jakieś obrazki, ale będziemy zamawiać wszystkie rzeczy na AliExpress, bo zobaczyłam, że plakaty dla dzieci i tego typu rzeczy, takie wiecie, dodatki na AliExpress są o wiele tańsze. Wszyscy sobie bardzo chwalą, także taki film pojawi się już za niedługo. Oczywiście musimy trochę poczekać, aż to wszystko przyjdzie, natomiast będziemy zamawiać wspólnie i razem. Także ja się biorę za mycie okien, a potem w nagrodę otworzę sobie paczkę. Udało mi się dorwać sukienkę, na którą polowałam długi, długi czas. Cały czas była wyprzedana, wyprzedana, wyprzedana. W końcu się pojawiła jeszcze na promocji w moim rozmiarze aktualnym, więc płach, mam taką czerwoną, pomarańczową i jest super, więc ta powinna być równie fajna. I też planuję posmarować się samoopalaczem, żeby trochę lepiej się ze sobą czuć, bo czuję się taka, wiecie, już gruba. To nie jest ten, ja wiem, że to no, wciąż jesteś tu normalny i tak dalej, ale jednak żebym chciała, wiecie, zacząć wracać do formy mimo wszystko, czy do formy. Ja sobie obiecałam, że wrócę po prostu do bycia chudą. Znaczy szczupłą, chuda nigdy nie byłam, nigdy w życiu, no raz w życiu byłam. Dobra, bierzemy się za to, bierzemy się. Ja zawsze tym myję okna i to jest po prostu hit. Bez tego ani rusz. Już sobie nie wyobrażam normalnie myć okien, nie używając tego dynksa. A drugi jest coś takiego i się nim psika. Słuchajcie. Tu można sobie dać wodę z płynem, jak kto woli. Ja generalnie myję taką, wiecie, zwykłą wodą, a wcześniej używałam płynu do szyb takiego, ale im mniej detergentu na oknie, tym generalnie są mniejsze smugi. Ja mam ten luksus, że mamy okna od nowości i nie są zawalone żadnym detergentem. Wiecie, że nie weszły w te mikroszczeliny. Teraz nie muszę się bawić z tym, żeby to wypłukiwać z okien, bo mam wieczne smugi, no nie? Jest to taki patent. Im mniej detergentu, tym lepiej. Naprawdę, woda jest w stanie domyć wiele rzeczy i nie potrzebujemy do tego jakiejś większej piany. Okej, okno umyte, teraz czas na przyjemniejszą część programu, jaką jest otwarcie paczki w nagrodę. Także tyn. Pójdę sobie na łóżko. Nie mam nic, żeby otworzyć. A dobra, pazurem. W końcu coś dla Martusi. Zamówiłam fartuchy. Miałam je szyć, słuchajcie. Krzyś w końcu nie wytrzymał. Tyle się zbieram do tego szycia. Tak mi się bardzo nie chce. W końcu zamówiliśmy je normalnie online. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Pierwszą mamy taką czerwoną suknię. Zobaczcie, ona ma taki dekolt z tyłu. Z przodu jest całkiem prosta. Mam nadzieję, że będzie ok. I ja ją mam w rozmiarze L. No teraz w L-ki chodzę. I druga to taka, wiecie, mega zwiewna, niebieska. I też ją mam w rozmiarze L. I ona też była po 139 zł. I wam tutaj zostawiam numerki jednej i drugiej. Gdyby ktoś coś, to już od razu tutaj macie. I zaraz je przymierzę i zobaczymy, jak leżą. Słuchajcie, pierwsza jest taka.
jest, powiem wam, mega spoko, tylko w Zarze zawsze są dla mnie za duże te ramionczka i muszę sobie je generalnie wziąć i tak tutaj trochę zaszyć, żeby były krótsze. O, by the way, zobaczcie co sobie zrobiłam. Strzelam z łuku, no nie, tak potrafię świetnie strzelać z łuku, widzicie to? Wiecie, może nie widzicie. O, proszę, jakie ma zrobić sobie kuku. No, czekamy, że to nie wygląda tak źle jak w realu, ale cóż zrobić. Ej, powiem wam, że bardzo ładna. Taka, wiecie, zwiewna, przyjemna. Zara ma fajne te sukienki. Jestem z nich zawsze zadowolona. I to są też takie sukienki, do których nie trzeba generalnie mieć stanika. Można sobie trochę zluzować. I fajnie. Zadowolniona Marta. I teraz przymierzę drugą. Z drugą może nie być już tak kolorowo. Coś tak czuję. Chłopaki układają drewno. I nawet ładnie to wygląda. Ale trochę ciężko im idzie. Jak tam, Krzysiu? Dobrze. Ty nawet nie jesteś spocony. A głodni jesteście? Będą krewetki. A może się zmieści? A jak nie, to robimy ogniska do końca tygodnia. Na obiad, śniadanie i kolację. Rali, to sam masz patyk? To jest twój patyk? Ale masz super patyk. Zmęczony, szczęśliwy pis już? Słuchajcie, z tego wszystkiego zapomniałam wam tych sukienek pokazać, ale pokazywałam wam na Instagramie, więc jeżeli ktoś obserwuje, to je widział, a jeżeli ktoś nie, to musi nadrobić, bo czasami, wiecie, ja jestem taka szurnięta. Ja robię obiad chłopakom, bo się urobili mega i zrobię im coś takiego, wiecie, czad, żeby było pysznie, smacznie i w ogóle, żeby wspominać ten obiad do końca życia. W tym celu potrzebuję krewetki. Pranie mi się wyprało. Muszę przełożyć się zasłony do suszarki. Mam nadzieję, że będzie im smakować. Makaron niestety mam tylko spaghetti, więc będzie udawał makaron jakiś taki bardziej chiński. Ale mi chłopaki wybaczą, jak wcisnę go w ten sos, to on się tak za bardzo będzie gites. Tak, no kreweteczki, tutaj kurczaczek, jest tutaj mnóstwo warzywek, chińskich warzywek, o rany boskie. Mam nadzieję, że będzie im smakować, bo się tak urobili biedni, że uch. I jakie? Ale ostre. Bardzo ostre? Nie ostre. Bardzo dobre. Tak, smakuje? Krzyś? Dobra. Moja żona jest super. Smacznego. Smacznego. Sweet day, take it.